Także wydaje mi się, że wszyscy z nas, jak tu jesteśmy zarażeni, a pewnie musimy być bardziej zarażeni, no przede wszystkim umiłowaniem własnej ojczyzny. Że jeśli potrzeba wyjechać, wyjedziemy jak najbardziej do Australii, no trzeba chodzić do tego wymagami, nie wiem, chodzą czy nie, czy do Irlandii, czy gdzie indziej. Mam nadzieję, że może część wróci, nie wykluczone, że wrócą. Część powiedziała wyraźnie, jedziemy, dorobimy się trochę, nauczymy się tam, jak to się pewne rzeczy robi i wrócimy i zrobimy tutaj porządek, lepszy niż był, prawda? Poza tym, jak się popatrzy, wydawałem swoje opinie, pan dyrektor, żeśmy jechali, no Polska gdzie jest inny kraj. No zupełnie wiadomo, nie umniejszam kłopotów ludzi. Nikt nie ma za dużo, nikt nie ma za dobrze. Każdy nam przerobi się jeszcze trochę, a często mówimy, no, jeśli tylko będzie tak jak jest, żeby nie gorzej, to już się wyciągnie, prawda, tak. Kiedyś mówiono, no, rzeczy będą często, gdzie księża, może drogi, a jakimi samochodami jeżdżą, prawda, jakie pałace, jak mieszkanie, i tak dalej. Byłem na odpuście takiej Lipnicy Wielkiej kiedyś, dojeżdżam, to było na święto Stefana, 16 sierpnia, patrzę, pośród tej przyrody, z jednej, z drugiej strony kościoła, cały rząd samochodów, przejście, wleczy, ale jakie samochody, prawda? To nie trabanty, ani nawet polonezy. Jak się patrzyło, to dawniej, jak chłopaki taki samochód zobaczyły, to leciały, że nie brali taki samochód, prawda? No, zwyczajni gospodarze z tej wioski tak mieszkali, prawda? Przyrody daje radę. Dochodzę do plebanii, na plebanii, no może też co 20 samochodów kapłańskich, wcale nie lepszych, a niektóre nawet gorszych. Więc no, trzeba zauważyć księży, którzy mają, zwłaszcza jeśli są nieużyci, była tak niekiedy, to trzeba wiedzieć, zapamiętać i odpowiednią sztuczność, ale zobaczyć, że to księża to jest malusieńki, prawda, procenci tylko tych samochodów, że mamy się włosy, a domy jak wyglądają. Nie widzieliśmy, prawda, że ani jednego domu zaniedbanego z samego Krakowa. Wszędzie, prawda, jakiś płotek elegancki, trawka przystrzyżona, ładnie pomalowany, ale chyba jeszcze jaskrawo zielone, co brązowe, co zaje, to taki dach przykryty, prawda, iglaczki rosną. No, jak ktoś przejeżdża z zagranicy, no, działacz kryzys, da popatrzeć. A wy wszyscy wiecie, ile to kosztuje, prawda. To się nie zmarnowało, prawda, pieniędzy, nie marnowało się czasu. Dawniej pamiętam za tej naszej komuny słynnej, jak w tyńcu ktoś postawił ładnie, oczyścił, ubiegł i tak dalej, ktoś taki typek i mówi, ja takie cztery przepiję, jak ty, prawda? Chyba, że cztery przepiję takie damy. A dziś inaczej u tego ładnie, że mnie też wstyd byłoby, że było inaczej. Też chodzi o ładnie, czysto, porządnie w końcu dołożone. Jak gmina dobrze pilnuje, prawda, i chodniki, i mosty, i wszystko napiszą z funduszu Unii tyle, z funduszu własnych tyle, prawda, widzimy, że nie zmarnował. Jeśli nie ma korupcji, nie ma kolesiów, którzy się dzielą, prawda, forsą, czy wpływami, to jest naprawdę inaczej. I mamy teraz szansę, zmiana nastąpiła i od nas będzie zależało, żeby tą zmianę dobrze wykorzystała. Ktoś powiedział, że no, PO działało źle, atakowało PiS. No tutaj znaczy PO i PiS dużo nie ma do powiedzenia. Inne są inicjatywy, prawda, obywatelskie. Teraz no, PiS już głupoty strzelać, ale trzeba inaczej nauczyć czy coś. Ja uważam, że nie jest ważne, czy PO czy PiS. Ważne jest Polska. Pamiętajmy, że prezydent na początku wezwał do tego, niezależnie od tego, że wszystko dalsze, wszystko jest miesiąc, dwa do tego, prawda? A chociaż słuchajcie, przede wszystkim chodzi o Polskę. Pomóżmy, żeby się reformy, może wydzielenie, no to pomóżmy to zrobić, żeby się udało. Ale założenie jest najlepsze. Nie gadajmy głupotę, nie powtarzajmy to, co to, ale sięgniemy, nie opruwajmy się, prawda? Ja ten blog swój prowadzę, prawda, blog, jestem blogerem roku 11 i tam jakiś pan tam daje mandat, Trybunał Konstytucyjny, to wiadomo, że ma chlojkę strony PiS-u i tak dalej. A z tymi uchodźcami to wiadomo, jak wy możecie wyrzucać ludzi przed miłosierdzie i tak dalej. I jakiś pan odpowiada, Boże, miał rację, lewy, ty kasapy, ty łobuzie, ty tak, i do ciebie, no tak, bez druga ordalnymi słowami, myślę, że będziemy takich ludzi, którzy popierają prawicę, to dziękuję bardzo.
rozgrzeszyć i otruć, o, żeby się wyszczęść. Myślę, że tego, żeby nie psuł marki, prawda? Więc problemy, prawda? No nie można, tak, prawda? Szanować każdego człowieka, prawda? Więc moje przesłanie jest takie, że mam prawo jako człowiek, obywatel, Polak, mieć własne zdanie na temat postępowania samorządu, rządu, zarządu Unii Europejskiej, prawda, premiera, prezydenta, byłego, obecnego, ale tak naprawdę jestem rozumowany. A więc jako kapłan, i to trzeba dobrze zauważyć, zobaczymy, że często księża nie wytrzymują tego, ja nie mogę absolutnie nikogo potępić, prawda, absolutnie nikogo. No teraz ten człowiek dzisiaj może być łobuz, prawda, może występować przeciw Kościołowi, ale się zechce nawrócić, prawda? Pomyśl o Panu Bogu, zechce wrócić. I nie pójdzie do spowiedzi czy na rozmowę duchową do księdza, który go opróbował i wymyślał na niego, prawda? Ma się tylko muchu, tylko cambie, czy bezbożniku, a to jest to kociarzu, czy rozwodniku, czy jeszcze nie wiadomo jak, prawda? Robi źle, ale uszanować jego godność, prawda? Że on ma sobie więcej niż mu się nawet wydaje. To jest nasz Pana Księga szczególnie, a to bym nas wszystkich cechować, prawda? Że owszem, jestem bardzo obiektywny, zło nazywam złem, a człowieka potępić nie mogę, nie mam prawa. Nie wiem, co w nim siedzi. Nie wiem, co w nim będzie jutro. Pan Jaruzelski, no wiadomo, historię był sądzał i sądzi. Kto by przypuszczał, że bronił komunizmu, prawda, jak wolności, że stan wojenny wprowadził, chyba nie najbardziej szczęśliwy, wiadomo, ja ludzi pominęło, prawda, wtedy, tak, jakie zamieszanie, ja bałagany było jasne, prawda, i że on poprosi o księdza się wyspowiadać, prawda, i to nie zmieni tego, że on w historii Polski będzie zapisany jako człowiek niesympatyczny, prawda, ale co do jego do Pana Boga. Pan Bóg znajdzie sposób, czy znalazł na niego, żeby za to, co świadomie złego zrobił, to tak przepracować, spotkamy się w szczęściu, czy w niebie, powiem, no, właśnie nabroiłeś, ale Pan tak ci dał w końcu, no, doskonale, właśnie się cenami, prawda? Jestem wypracowany, doznam, prawda? To jest bardzo ważna sprawa, że Pan Bóg jest miłosierny, ale sprawiedliwy. I nie zrobi tak, żeby cały czas się wygłupiałeś, raz chodź, prawda? Nie, tylko za to musiał pokutować. Proszę sobie przypomnieć, Jan Paweł II, który został postrzelony przez tego, ale także, ale jakże, prawda? Pierwsze słowa, jak tylko doszedł do przytomności, pierwsze, co powiedział bratu, który mnie ugodził, z serca przepraszam, prawda? Pierwsze, nie mógł nie jak wreszcie nie doszacać, nie wydawał, on nie wypadał tak wyjść, nie? Ale na szczęście ani palcem nie kiwnął, żeby go wyciągnąć z więzienia. Bo Kamińska strzelał do papieża, no za to, co siedzi w dziubie, prawda? Ten w swoim świecie, ale osobiście, no sprawa mnie zdecydowała Pana Boga. Ponieważ ja poszedł, rozwiedził go, jeszcze, prawda, przytulił, jeszcze ludzie w dzieńcuje. Jeszcze mu coś i dom, prawda? Cukierka, czy sam takiego, prawda? No pojawiają na przeproszenie. A tak samo się ujdzie u nas, prawda? Jakby się naprawiło w stosunkach sąsiedzkich, że miał sąsiadkę, sąsiada, ojca, matkę, prawda, dziecko, a tak okolwiek ocenia, że ktoś to robi, a powiedział, ale już zła ci nie życzę, piekła ci nie życzę, niech Pan się opowiedzi. Sprawiedliwej kary ci życzę, żebyś poniósł karę za to, co tego zrobiłeś, prawda? Ale rzeczywiście, żeby się ostatecznie oczyścił z tego, żeby w sercu Bożym doprowadziłem i powiedział, żeby duszy nieśmiertelnej nie stać. Ja spotkałem się kiedyś w Krakowie na lotnisku, patrzę, tak jak Pan stoi, taki znajomy, ale nigdy nie widziałem w życiu, tylko w telewizji. Patrzę, bez gata, tak uśmiechnięty, to Pan Leszek Miller, znany, prawda, szefie. SND, koło niego Oleksy Wielkiego Blisko, koło niego Napieralskie, koło niego Lenicza. Całą szychy wszystkie. Ja sobie podchodzę do niego, a tak na nie, nie będą mi się zwrócić. Więc ja przywitałem się, nie przedstawiałem się, że ja ich znam, oni mnie też powiedzieli. No, tylko witamy się i mówię, co to jest cała góra, mówię, lewicy robi, co się dzieje, prawda? A Miller mówi, bo
umacniamy tutaj lewicę w Polsce i bronimy kardynała Dziwisza przed panią Senyszyn, prawda? Mówię, co? Przed panią Senyszyn? Dziwisza? Ja z panią Senyszyn w Brukseli ściskałem się serdecznie. Jak to? Chyba mundur zadziałał, prawda? Pani Senyszyn jest ale na ogół. Ja bardzo miła jako człowiek, a dojdzie do dyskusji, koniec nawet zagadki. Myście nie dyskutowali, myśmy uściskali. Kuba Czerny dostał taki fajny tytuł egzorcyzm, ja czasem już nie wiem, że to jest bez prawda? Bez kłopotu, że mu się bardzo mogę porozmawiać, prawda? Z panem Dudą miałem też spotkanie i zdanie za was na początku. Też mu na ucho słowo powiedziałem swoje, co myślę na jego temat, przyjął uświetlał się. No to jest nasze wewnętrzne osobiste, nie wiem, co chodzi, prawda? Więc nie boję się nikogo. Do każdego podejść, każdemu pokazać dobre słowo, a jeśli coś nie tak, jednemu to strennikowi, nie wiem któremu, powiedziałem przepraszam, to było nie to. Nie żałuję. To jest pana sprawa, czy nie wiem, prawda? To. Myślę, że pan obowiązek i prawo. I to zależy, jakim jesteśmy. Jak się rzeczy, no, młoda dziewczyna nie będzie awanturowała się na prezydenta, trzeba papieża, prawda? Chociaż Komorowskiemu jedno dalej kwiaty powiedział na wojnie, dziękuję bardzo, od panu nie przyjmę, bo pan to i co i tam, to też miałem uwagę, prawda? Tak, z drugą myślą, bo myślę, że się podobało. Ja też myślę, to i to jest nie tak, prawda? Ale właśnie, nasza regla marytyńska mówi, że szanować człowieka, a nienawidzieć grzechu, prawda? I wtedy będzie się świat układa jak potrzebny. Nie chcę się podwizywać, tutaj się podwizywałem parę lat temu, ale na ogół, jak ja jeszcze po Polsce, naprawdę po całej, od Szczecina po Białystok, bardzo jest przemyśla po Zgorzelec, prawda, to o tym o Limanowskim mówię, że są dobrze ludzie, nic na to nie poradzę. Nie słyszałem słów, prawda, o tym regionie, że to jest chłopota. A nowy Sącze, a są dobrzy ludzie, są dobrzy ludzie, więc cieszę się, mogę wam to przekazać, prawda? I gdziekolwiek jestem i mówię, to mówię o swojej szkole w sercach i z imienia Prusa, bo jestem absolwentem, więc też chwalę się swoim listem, ale jeśli mówię o Polakach, to proszę bardzo, to tutaj Polska Południowa to jest rezerwuar naprawdę porządnych, dobrych ludzi. Skoro ja wspaniałe, że a skąd pochodzi? A ja spod Jasza, a ja spod jakiejś tam Kasienka jestem, a my tak stamtąd na pewno jest porządny człowiek, prawda? Oby o każdym z was tak może było powiedzieć, prawda? Znaczy stąd właśnie odbudowanie Polski tej normalnej, zwyczajnej, no potrafi złona piętała bezwzględnie, nie pójść na stronę zła, absolutnie, prawda? A do człowieka każdego ostrożnie, nieuszczęśliwie na siłę swoją życzliwością, bo czasem nie potrzebują tego, ale nigdy nie wybrałem zdane dla niego szlachta, niech pan się na mnie zmiłuje, niech pan przeczyści go tak solidnie, żeby do samego dna, prawda, a niech go okaże zmiłowanie.